Wciąż pamiętamy, że jesteś specjalistką, jeżeli chodzi o śluby, o piękne stylizacje. No dobrze, ale wiesz, jest taki ślub. Coś tam jeszcze pamiętasz, pewnych rzeczy się nie zapomina, a to tak jak właśnie z tym talentem, tak, telewizyjnym. Ślub Roxany Węgiel. Media próbują się dowiedzieć. Zapytać, ale dorwę ją jeszcze dzisiaj, żeby się czegoś dowiedzieć, ale to już wtedy na pewno zachowam dla siebie, jak tam sytuacje ślubne i weselne. A w jakim anturażu byś ją widziała? Ich? O matko, ja myślę, że patrząc na to, w którą stronę ona swoje życie prywatne kieruje, to raczej takie bardzo, bym powiedziała, boho, raczej blisko natury. Nie potrafię sobie jej wyobrazić w jakimś glamurowym wydaniu, jeżeli chodzi o jej prywatną uroczystość ślubu i wesela, ale może się mylę, natomiast jestem więcej niż pewna, że będzie chciała to zrobić bardzo intymnie i tylko dla siebie. Przynajmniej tak ja to odczytuję. A pierwszy taniec? No, myślę, że mają teraz super choreografa do tego, żeby im pomógł ten taniec stworzyć. Zresztą, o ile dobrze pamiętam, to chyba Kevin nawet był w programie i tańczył. To może odtworzą to, co robili w programie.